Witajcie! Wow, to było nieprzewidziane, może jednak tak nie zacznę, zacznę inaczej. Zacznę. Więc, okej, okay, więc hejcie, witajcie, ja jestem Adam, dzisiaj przychodzę was z filmikiem, w którym będziemy sprawdzać słowo sklep w różnych językach. Nie wiem, jak to wyjdzie słowo sklep. Możecie podawać w sumie swoje wyrazy, swoje słowa jakieś, które mam przetestować w tym odcinku. I dodam, że tym odcinkiem zainspirowałem się od Szczepanika, Patryk Szczepanik. Od niego się właśnie zainspirowałem, Szczepanikow. Linka do jego odcinka będziecie mieli pewnie w opisie, jak nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. I tak, im się zainspirowałem. Więc słowo będzie sklep. Słowo klucz będzie sklepem. I właśnie to słowo będziemy sprawdzać w różnych językach. Okej. I pierwsze słowo to właśnie pierwsze słowo. Dzisiejsze słowo to jest sklep. I tak on brzmi po polsku. Sklep. 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 Brzmi jak tu jak sklep. No i sprawdzimy pierwszy inny język opcji, jaki będzie, to będzie język czeski. Sprawdzimy, jak brzmi to słowo po czesku. I... Prodejna. 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 Okej, okay, teraz kolejny język będzie język chiński, tradycyjny. Sklep. To jest po polsku i teraz porównanie z chińskim. Nie? Okej, okay, to dziwnie brzmi, w sensie ja bym nie chciał, chyba nie wiem, idę do Chin i mówię die. Ja bym czuł się źle z tym mocno. Die. 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 Naprawdę źle to brzmi. Die. Dilaci. Dilaci. Chyba nam nie wyszło. Chyba mocno nam nie wyszło. Ok, sprawdzimy po grecku. Jak po grecku brzmi sklep? To mnie ciekawi, mocno mnie to ciekawi, naprawdę. Katastima. Katastima. Interesująco. Katastima. Wow, co jest? Katastima. Logarytm. To chyba nie tak działa. Język portugalski. Język portugalski. Loże. Wow. Loże. 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 Kocham cię. To miał być sklep. Sklep po rosyjsku. Magazin. Magazin. Tak po prostu magazin? Spodziewałem się jakiegoś... Nie wiem, dziwnego czegoś. Sklep po niemiecku. I ja już tutaj widzę po tym tłumaczeniu, widzę, że to jest jakieś dziwne słowo w stylu... Geschäft. Geschäft. No myślę, zdawało mi się inaczej jakoś. Geschäft. Adam, zabij się. Co ty robisz? Tu. Telefon, co się ze mną bawi? O co chodzi? Telefon. Co ty mi robisz? O co chodzi? Telefon. Po niderlandzku. Sklep. Winkel. Winkel. Pok Trumpik dla mnie, nie no, fajnie. Sklep po słowacku, słowacki. Piwnica. Piwnica. Naprawdę, czy sklep po słowacki to jest piwnica, naprawdę? Piwnica. Piwnica. Aha, i teraz... Piwnica. Piwnica. Teraz nasz kumpel telefon mówi, że piwnica to piwnica. Więc dosyć ciekawie, naprawdę, telefon oszalał, telefon sam nie wie co mówi. Telefon sam mówi co nie wie. Więc jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie suba i komentarz i napiszcie, czy chcecie więcej tego typu odcinków, bo mi naprawdę sprawia przyjemność nagrywanie tego typu odcinków. Chciałbym utworzyć coś takiego jak Szczepanik, w ogóle takie już nie gry, w sensie chciałbym odejść trochę od gamingu. Tam Minecraft czy takich innych rzeczy jak tam nagrywałem. Chciałem pójść właśnie w takie bardziej śmieszne filmiki, ha. I jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to napiszcie właśnie w komentarzu, dawajcie jakieś słowa, swoje słowa dawajcie, niech każdy napisze jakieś swoje słowo. I po prostu będzie fajnie, no i widzimy się już na następnym odcinku. Cześć!